Tak, żeglarze kiedyś też byli uczniami. Lato spędzali w wymarzony dla siebie sposób, a we wrześniu zamiast za sterem zasiadali w ławkach. Teraz niewątpliwie nie jeden z łezką w oku wspomina szkolny czas. Choć przed laty pierwszy dzwonek po wakacjach brzmiał niczym wyrok. Lepiej było jednak nad tym, jak chcie spędzać ten czas? No oczywiście, że było lepiej. Jakoś się starało to pogodzić i musiało się pogodzić. No nie zawsze się uciekało. W szkole też było wiele rzeczy miłych i przyjemnych, co na pewno Państwo przyznają i z radością byśmy wszyscy do tych ław szkolnych wrócili. Nie było tak źle. Dorośli już żeglarze nadal stają przed wyzwaniami. W tym przypadku miłośnicy jachtów zdawali egzamin uprawniający do pływania dużymi łodziami. Tomasz Kowalczyk czuł niedosyt wiedzy. Wiadomości nabyte podczas kursu bez wątpienia niejednokrotnie wykorzysta. Najbliższa okazja we wrześniu. Żeglarz rzuca się na głębokie wody. Z niespełnionych marzeń to pewnie jakieś rejsy po morzu naszym bałtyckim. Mam plan za 3 tygodnie wypłynąć na 3-4-dniowy rejs, także te marzenie szybko się uda spełnić. A później nie wiem, jakieś morza, może dalsze, śródziemne. Szkolenie kosztuje kilkaset złotych, ale żeby pływać nie trzeba mieć patentu żeglarskiego. Uproszczając, zamiast prawka wystarczy karta rowerowa. Osoby, które nie posiadają uprawnień żeglarskich, mogą prowadzić jachty żaglowe do długości kadłuba 7,5 metra. Natomiast osoby, które uzyskają patent przynajmniej żeglarza jachtowego, po wodach śródlądowych prowadzą jachty już bez ograniczeń, jachty żaglowe, oczywiście łącznie z pomocniczym napędem w postaci silnika i przepis nie określa mocy tego silnika. 1 września odbyły się 20 regaty o Puchar Prezesa Morlin. Na akwen wypłynęło 29 jednostek. Tym razem obyło się bez kryzysowych sytuacji. W te wakacje bywało różnie. WOPR niejednokrotnie interweniował. Zdarzały się sytuacje niebezpieczne w momencie, kiedy występowały duże wiatry, silne wiatry, które powodowały, że łódki niekiedy się wywracały, należało udzielać pomocy tym łodziom. Były momenty, kiedy interweniowaliśmy w momentach, kiedy żeglarze nie mogli dopłynąć do brzegu, bo nie było wiatru porą wieczorową, nocną. W roku 2013 będzie bezpieczniej, ale nudniej. Nasz akwen ma zostać odcięty od świata. W klubie żeglarskim już się głowią, co zrobić. W te wakacje, choć jachty były, to nie było ich zbyt wiele. Za rok może być jeszcze gorzej. Alternatywą dla co niektórych mogą być właśnie morza. Na Drwęckim może być nieciekawie. Będzie gorzej. Po prostu zamykają śluzy, zamykają pochylnie, także prawdopodobnie, no niestety, my jesteśmy małym jeziorem, po prostu tak zwanym, no można powiedzieć, jezioro przepływowe dla żeglarzy, prawda? To jest mały akwen, przepłynięcie na żaglach to jest około kwestia 2-3 godzin, no i na pewno jeziorak jest o wiele bardziej atrakcyjnym jeziorem, prawda? Także na przyszły rok stąd nie dopłyniemy prawdopodobnie do jezioraka, bo wszystko będzie, w tej chwili są remonty kanałów, pogłębiany kanał jest poszerzany, także śluzy będą pozamykane, także na przyszły rok będziemy po prostu zamknięci tutaj u siebie. Optymistycznym akcentem kończąc przedstawiamy nazwy zwycięskich jachtów poszczególnych klas. Maribo z Iławy, Sparrow z Ostrudy, z Olsztyna łodzie Omega Pol 97, Dyzio i regatowy gabinet ginekologiczny. Najlepszym gratulujemy i oczywiście zapraszamy na ostrudzki akwen częściej.